Byłam aktorką Teatru Słowackiego, kiedy zadzwonił Krzysztof do teatru, bo wtedy mało kto posiadał telefon, o komórkach wiadomo, że ich nie było. I zaproponował mi, powiedział, że ma dla mnie propozycję i umówiliśmy się w hotelu Krakowia na wódkę i śledzia. I bardzo, bardzo mnie to cieszyło. Ja żeglarka poza wszystkimi innymi zajęciami żeglowałam, więc dla mnie wódka to był napój w miarę normalny, wolałam niż wino. No i powiedział mi świetną rzecz, mianowicie, że znaczy taką, która mnie ucieszyła, że chce mi zaproponować zupełnie odmienną rolę od tych, których mnie inni reżyserzy postrzegali, bo już miałam za sobą film Roman i Magda, miałam za sobą Decameron 40, nowelę i dla osoby dość ambitnej, jaką byłam, no i oczywiście jestem, granie ról, w których mi się wydawało, że zawsze postrzegana jestem przez warunki zewnętrzne. No, umówmy się, że tak zwana uroda na ekranie to jest dobry operator, dobry makijaż i bardzo dobre światło. Z każdego można zrobić kogoś pięknego i z każdego można zrobić pewien koszmar w razie potrzeby. Więc to mnie o tyle złościło, że ja wolałabym grać te role, że ktoś mówi, ale zagrała. No i ta Werka, która była taka cicha i taka zupełnie inna niż ja byłam postrzegana, również też w teatrze. Choć teatr mi oferował bardzo całą i do dziś oferuje mi całą gamę różnych kolorów postaci. Spędziłam kilka dni na planie przypadku i to był jeden z piękniejszych dni moich na planie filmowym, które mnie wiele nauczyły i które dały mi takie mądre postrzeganie i dość duży dystans do siebie. I ten kontakt z Krzysztofem, takim reżyserem, który daje aktorowi poczucie absolutnej pewności, że on wie, a równocześnie nie przytłacza tą swoją wiedzą, że ja wiem lepiej, tylko w czasach, kiedy metr taśmy filmowej kosztował, ja do dziś pamiętam, $3.14 chyba centów, a to była szalona cena, to w ogóle były to inne czasy, to nie dzisiejsze dolary. I nam się ciągle powtarzało, że taśma kosztuje, a sekunda filmu to jest 4 metry. Łatwo to obliczyć. W związku z czym młodzi aktorzy, a jeszcze aktorzy po krakowskiej szkole, a po tej jestem, którzy nie mieli doświadczenia jak koledzy z łódzkiej czy warszawskiej, że brano ich czasem do jakichś epizodycznych ról, czy po prostu mieli etiudy z kolegami, którzy studiowali reżyserię. Więc dla mnie ten sam proces, że przypominano nam przed ujęciem, że pamiętajcie, koncentracja metr taśmy kosztuje, było dość porażające. A Krzysztof sprawiał wrażenie, pamiętam, że z Bogusiem mieliśmy taką scenę, i on mówi tak, ja bym tak chciał, w ogóle nie było takiej jakiegoś spięcia na planie, nic, wszystko było tam rozstawione. On mówi, tak sobie wyobrażam, że ty leżysz na tym łóżku, tak oparta na boku, a Boguś tak siedzi w kucki, tak przy tobie. I tak sobie, no może spróbujmy. I z takiego jak gdyby stworzenia klimatu próby, że my próbujemy, że właściwie nic, wcale nie musimy tego nakręcić, możemy tylko sobie spróbować. Myśmy się rozluźniali i po prostu coś zaczęliśmy, znaczy skupiliśmy się na pracy. Na pracy, na poszukiwaniu i na takim słuchaniu samemu siebie i tego, co Krzysztof mówi. A on tak sobie siedział z boku i się tak przypatrywał, mówi, no tam dodawał na przykład, a może teraz spróbuj jeszcze tak, a może jeszcze tak. I w ogóle to nie sprawiało wrażenia, że on coś porównuje, tylko tak, no jak się z tym czy... No to może coś nakręćmy. I tak z tego może coś nakręćmy, powstawało ujęcie. A ponieważ nam się wydawało, że w tym spokoju to tych ujęć może być 500, oczywiście wiedzieliśmy, że nie, ale
ale z takiego spokoju, że tak to się zrobi, no powstawały sceny i dawał nam ten komfort absolutny i dawał nam, choć trzeba przyznać, że Krzysztof, który dawał nam poczucie, że jest, że wie więcej i wie lepiej. Ale to nie było poczucie, że on nam je okazywał. To z niego emanowało. I myśmy się go wstydzili. To znaczy, jak żeśmy żartowali, czy po planie, czy tak dalej, wieczorne Polaków rozmowy, to było coś cudnego, a trzeba jeszcze powiedzieć, że to były czasy, kiedy nabrzmiewało w narodzie, nabrzmiewał bunt i już się zaczynały strajki i co chwila jeździły jakieś karetki pogotowia, czy milicyjne wozy. Więc kręciliśmy ten film tu i teraz, czyli tam wtedy, w czasie rzeczywistym i to była taka kronika czasu, a równocześnie byliśmy zdenerwowani, bo myśmy czuli to, że coś tu się wydarzy. A Krzysztof dawał nam też takie poczucie, no mówię, żeśmy się go wstydzili, bo on na przykład coś się palnęło głupiego żartem, to Krzysztof tak obsuwał lekko okulary i patrzył tymi swoimi przepięknymi oczami w czarnej oprawie, wielkimi, niebieskimi. I to wystarczyło. I to wystarczyło, że to po prostu człowiek się wycofywał. Ale równocześnie był dla nas pełen ciepła i takiego. I choć miał ironiczny, ja nie zapomnę nigdy, jak zadzwoniłam do niego po filmie, po właśnie dekalogu numer, znaczy Nie zabijaj, czyli piąty, czyli filmowy. No i tam zgłosiłam pewne zastrzeżenia. Mianowicie powiedziałam, że troszkę mi przeszkadza, że ofiara jest pokazana jako prostak, cham i zły człowiek. Że właściwie człowiek sobie myśli, no i go zabili. A morderca jest człowiekiem, który ma traumę z dzieciństwa, bo siostrzyczka i tak dalej. Krzysztof popatrzył na mnie. To nie jest film dla grzecznych dziewczynek, Marzenko. Tak mi powiedział. Ja myślę, że dokopał się, a nie musiał głęboko szukać, do pewnego typu wrażliwości, którą ja posiadam, ale też jej tak specjalnie nie ujawniałam. Świat jest, jaki jest i każdy człowiek jakoś tam sobie tworzy pewną barierę, do której nie każdy może dosięgnąć. Czy to jest jakaś obrona? Ja nie sądzę, w moim wypadku nie sądzę, bo ja nigdy nie byłam jakaś specjalnie lękliwa. Tylko, no zobaczył to. Zobaczył to. Zresztą wiem, że bardzo pięknie mówił, bo ja nigdy nie mówiłam o tym, że byłam proponowana do szóstego odcinka Dekalogu. Bo zagrała to Grażyna bardzo dobrze i nie widziałam powodu, że co, no, tak się zdarza, że jedna aktorka nie może albo nie chce, bierze to i to już jest druga aktorka i to już jest jej rola. Natomiast kiedyś zostałam zapytana w Krakowie, dlaczego, czy nie żałuje pani, że pani nie zagrała w Dekalogu? To ja się zdziwiłam, wie skąd pan wie, a i usłyszałam, że Krzysztof był na festiwalu filmów i był pytany i powiedział, że on żałuje, że ja nie zagrałam. Także jak on to powiedział, no to uznałam, że ja mogę też o tym mówić. Dekalog. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, film się bardzo podobał oczywiście, natomiast tak jak mówię, dla mnie aktorki, materiał, gdzie 10 dni zdjęciowych, czucie się swobodnie w własnym domu, plus nagość, którą nie każdy, że tak powiem, dobrze znosi. To było 10 dni zdjęciowych, plus dwie bodajże sceny ważne ogromnie i pięknie zagrane przez koleżeństwo, natomiast taka prawda,
że gro tego czasu było to, z czym ja oczywiście musiałabym się mierzyć, bo po prostu jest to na pewno stres i jak gdyby takie poczucie, że no nikogo tu nie ma, ja sobie chodzę i czuję się swobodnie, przychodzi mi absolutnie bez problemu, natomiast już w obecności kamery chodzenie sobie swobodnie nago już nie za bardzo chodziło mi wtedy. Teraz wiadomo, że nie wchodzi w grę. I cóż, no i ja staram się niczego nie żałować w życiu i tak się właściwie dzieje. Bo ja sobie wtedy mówię, plan był inny i jeżeli się dokonało wyboru, to już nie ma o czym mówić. Także się nie oglądam wstecz, a film świetny. Wiem, co zostawiło we mnie i czego mnie nauczył aktorki, dość młodej aktorki. Nauczył mnie ważnej rzeczy, że ja jestem osobą taką dość impulsywną i dla mnie takie role były wspaniałe, te, które gdzie tam, nie wiem, można zaszaleć, mocne, zdecydowane. Natomiast Krzysztof pokazał mi i nauczył, jaka siła jest w milczeniu i w tym, co człowiek ma w środku, jeśli tego nie uzewnętrzni, a jestem wypełniony. I to właśnie było taką siłą Werki, że ona tylko patrzyła. I Krzysztof też tak patrzył, bardzo, jak mówiłam, uważny. I ja mam absolutnie, od tego czasu miałam absolutną świadomość, co znaczy, jaką siłą jest spojrzenie, zduszenie czegoś i nie wyrzucanie emocji na zewnątrz, tylko powściąganie ich. A jego bohaterki, różne, przecież tak różne. Krzysztof w ogóle, jak wiemy, był dokumentalistą. Ja oglądałam szereg jego dokumentów i to, jak on patrzył na człowieka. Myślę, że on wyciągał, to bardzo były różnorodne kobiety, ale jakąś, żeby nie używać wielkich słów, to jest, no nazwę to jednak tak, bo inaczej tego nie umiem nazwać, człowieczeństwo. Że ci ludzie byli ludzcy, że tam nie było, tak przynajmniej z wszystkich tych starał się, takich bohaterów, że oni nic nie udawali. Oni nawet jak byli jacyś ekstremalni, to mówię oczywiście o bohaterach, nie o rolach koleżanek i kolegów. Prawda to jest największa siła aktorstwa i przechodzi się, młody aktor przechodzi przez różne fazy i ja też przez różne przechodziłam, a potem się dochodzi do wniosku, że największą siłą każdego człowieka jest jego prawda. I to mi się takie wydaje głębokie. On pięknie patrzył na człowieka i nie zapomnę nigdy, kiedy była rocznica śmierci, ta okrągła, to spotykaliśmy się często i przy okazji widziałam taki wywiad, ostatni wywiad Krzysztofa z niemieckim dziennikarzem, do którego ten dziennikarz podchodził kilka razy i Krzysztof napisał: proszę mi wysłać pytania, jeżeli nie odpowiem, to proszę nie próbować, znaczy, że nie będzie tego wywiadu, a jeśli się odezwę, no to ten wywiad przeprowadzimy. No i przeprowadził. I pamiętam, że nawet wtedy siedzieliśmy na właśnie takim spotkaniu z Bogusiem Lindą, ja mówię, zobacz, to było 20 lat temu, 21 chyba nawet, coś takiego. I ja mówię, jak on przewidział, bo on powiedział, tak, technika idzie w tak nieprawdopodobnym tempie. To wszystko się tak zmienia, tylko czy my zdołamy to wypełnić środkiem, duszą, jakoś tak to nazwał, w każdym bądź razie,
Czy my temu sprostamy, żeby to, co najważniejsze, miało ten sam poziom? Tak to zrozumiałam i to było fantastyczne. Czasem ma, czasem nie ma. Niestety.